Niemal 4 miliony złotych mają trafić do Suwałk na dokończenie budowy ulicy Krzywulka od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza. To o tyle zdumiewające, że na ten sam cel przyznano środki z tego samego źródła rok temu, a teraz uczyniono to po raz wtóry. Rok temu Suwałki z planem dokończenia tej dość pechowej inwestycji trafiły na listę rezerwową. Niebawem jednak dotarła do miasta wieść, że po ostatecznym zakończeniu protestu jednego z mieszkańców, broniącego rzekomych siedlisk nietoperzy, inwestycja otrzymała wyczekiwane wsparcie z rządowego funduszu. Prezydent miasta wskazuje, że podpisane nawet zostało porozumienie wydłużające na bieżący rok termin realizacji budowy tego odcinka drogi. Jesienią, gdy sprawa była już jasna i zdaje się wyprostowana, ogłoszono w ratuszu przetarg, w grudniu wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Zgodnie z nią augustowska firma ma czas na zbudowanie drogi do 30 listopada 2022 roku. Skąd więc powtórne dofinansowanie dla tej samej inwestycji przy całkowitym pominięciu 9 innych suwalskich projektów? Jak dowiedzieliśmy się dziś w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, trwa wyjaśnianie tej sprawy. Jednak jedna rzecz nie budzi wątpliwości. Dwa razy na to samo kasa do miejskiego skarbca z pewnością nie trafi, a raz już przyszła. Rozwiązaniem najprostszym i wręcz salomonowym tej kuriozalnej sytuacji byłoby skorygowanie listy i przekierowanie niemal 4 milionów na inną suwalską drogę.